się dzisiaj po to, żeby się bawić, jak co roku w Maryńcu nad jeziorem. I to właśnie dzisiaj będziemy robili. Uczcimy tą zabawą cały rok pracy i w Akademii Seniora, i w Krajeńskim Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów. Krajeńska Akademia Seniora to warsztaty, spotkania, wyjazdy, nie tylko artystyczne spotkania, nie tylko warsztaty twórcze, ale również samoobrona. Stowarzyszenie to daje nam radość, poczucie wartości, że człowiek w pewnym wieku też może jeszcze bawić się, spotykać, szaleć, być sobą. Na dzień dzisiejszy liczymy 95 osób. No i nie jesteśmy zamkniętą grupą. Staramy się integrować jeszcze te wsie okoliczne, to znaczy mieszkańców gminy Krajenka, chociaż spoza gminy też mamy u siebie członków, bo i mamy ze Złotowa i mamy z Wysoczki. Grupa się rozrasta. Się na tak zwanym otwarciu lata. Jest to impreza sponsorowana przez Krajeński Dom Kultury, przez pana burmistrza. Dzisiaj, cóż, będzie śpiew, będą tańce. Już od wielu lat spotykamy się tutaj na Maryńcu w pięknych okolicznościach przyrody z emerytami. Wspaniale się bawią, nie jeden młody mógłby się od nich wielu pięknych zachowań nauczyć. Znajdujemy się na stacji uzdatniania w miejscowości Skórka. W ostatnich tygodniach została ukończona jedna z największych inwestycji w gminie Krajenka, dotycząca przebudowy starej hydroforni i budowy nowej, nowoczesnej stacji uzdatniania wody. Mówię o tym dlatego, że jest to niebywale ważne dla tej miejscowości, z tego względu, że wszystkie urządzenia, które znajdowały się przed modernizacją, były urządzeniami z innej epoki. Dozór techniczny w zasadzie nakazywał wymianę tych urządzeń. Coraz trudniej było nawet o części zamienne do pracy i rozruchu tych urządzeń, które działały. Praktycznie elementy, które tutaj sobie widać, są wszystkie nowe i nic nie zostało ze starych elementów. Pojemność tego zbiornika to właśnie jest 100 metrów sześciennych, który wystarczy na dobowe zasilanie Skórki. Pompy oczywiście mają o wiele większą wydajność, także nie musimy się martwić, że tej wody zabraknie. Próbki wody, które oczywiście musiały być wzięte przez sanepid, zanim ta stacja została uruchomiona, pokazały, że naprawdę jest woda bardzo dobrej jakości. Prace nad stacją uzdatniania wody tak naprawdę rozpoczęły się około 3 lat temu, kiedy to gmina wystąpiła do starostwa powiatowego o wydanie zgody na przebudowę i modernizację tego obiektu. Koszt modernizacji całości to jest około 2 milionów złotych, z czego 1 milion złotych dofinansowanie zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego. Z jednej strony zyskują ci mieszkańcy, którzy do tej pory byli podłączeni za pośrednictwem wodociągu do hydroforni, teraz do stacji uzdatniania wody, ale możliwości studni, która została odwiercona, są wielokrotnie większe niż dzisiejsze potrzeby mieszkańców Skórki, co oznacza, że w przyszłości w tej dynamicznie rozwijającej się miejscowości będziemy mogli rozwijać wodociąg.